Myślałem, że on będzie troszeczkę większy, bo na zdjęciu wydawał się duży w sumie, a to jest taki piździoszek. Cześć, witam serdecznie na Zielonym Oknie. Dzisiaj pokażę Wam moje najnowsze zakupy. Jest to 5 roślin, 4 musimy zasadzić, a jedną po prostu Wam tylko pokażę. Mam nadzieję, że odcinek sprawi Wam trochę przyjemności i rozweseli przy tej ciemnej aurze za oknem, mokrej i deszczowej. Zapraszam na film. Słuchajcie, tak jak było kilka tygodni z hojami, teraz mam znowu fazę na filodendrony i monstery. I kupiłem, słuchajcie, kilka filodendronów. Zamówiłem 2 z Equagenery Germany, czyli z niemieckiej strony, 2 sztuki i zamówiłem od prywatnych sprzedawców również 2 filodendrony. No i co, bierzemy się i pokazujemy. Teraz tak, pierwszy filodendron to jest filodendron Domesticum variegata. Myślałem, że on będzie troszeczkę większy, bo na zdjęciu wydawał się duży w sumie, a to jest taki piździusz. No ale go wsadzimy tutaj do dużej doniczki, damy mu może palik kiedyś tam i niech sobie rośnie. Zobaczcie, piękny filodendron, pięknie wybarwiony. Tutaj mamy prawie half mona, nawet tutaj mamy prawie half mona. Bardzo ładna roślinka. Ja się tutaj już zaczynam znowu obawiać, wiecie co, że mi nie starczy znowu miejsca na te wszystkie rośliny. Ale dobra. Póki co jeszcze wszystko tutaj pasuje. Najwyżej będziemy musieli się pozbyć jednej, jedynej tutaj komody jeszcze. No ale co zrobić? Taki jest po prostu, taki jest los mebli na Zielonym Oknie. Dobra. Roślina była wysłana we wtorek. Dzisiaj jest piątek. To zobaczcie, że 3 dni trwało to. Trwała wysyłka, zanim ona tutaj do mnie doszła. Zapłaciłem 50 euro. On tu jest całkowicie w sphagnum. Nie wiem, czy tu jest... Czy to jest po prostu... A, wydaje mi się, że to jest pęd. Wiecie jaki. Dobra. Tutaj mamy oczywiście wymieszaną już prawie mieszankę do filodendronów ze strony Ben's Jungle. Ja tutaj dołożyłem jeszcze na górę trochę takiego odświeżacza do ziemi, w tym sensie, że można również tą mieszanką odświeżać ziemię w doniczce, posypując na wierzchu i troszeczkę mieszając, albo możemy dodać po prostu do ziemi i ta ziemia staje się taka bardziej zasobniejsza. Składniki odżywcze. Jak zwykle tutaj jest masa jest perlitu, kory piniowej, mamy sphagnum, mamy, co tu jeszcze jest, poczekajcie, xanthin, taki jakby troszeczkę rozdrobniony. To jest to właśnie. Mamy oczywiście jeszcze węgiel aktywny. Perlit chyba już mówiłem. No, bardzo fajna mieszanka. Akurat do takiego filodendrona. Tutaj tak go w sphagnum zostawię. Nie będę tutaj tych młodych liści katował i czyścił. Poczekamy, może w sumie jak wypuści jeszcze tutaj z jednego, może ze 2-3 liście. Dam mu palik. Nie wiem, czy jakiś tutaj u nas deficyt jest, wiecie, z doniczkami, z palikami. Jak są paliki, takie tylko byki, a takich małych nie ma. Nie wiem. A taki palik, jak chcę sobie kupić, to po prostu chcę go wziąć też do ręki, zobaczyć, jak on się po prostu czuje. O, tutaj mamy filodendrona Domesticum variegatę posadzonego. Bardzo ładny filodendronik, naprawdę. Taki ma coś jak Burle Marx,
w sumie wybarwienie, ale jest naprawdę bardzo ładny. Dziękuję przy okazji za branie udziału w konkursie. Kilka osób napisało już e-maile. No nie jest to łatwy konkurs, ale wydaje mi się, że warto sobie trochę trudu zadać i wziąć udział, bo taka Monstera ten Constellation, ona też nie chodzi, wiecie, po ulicy. Dobrze, pierwsza roślinka jest zasadzona, teraz się weźmiemy za tego, o, cudaka. Ale nie, tego nie musimy przesadzać, kogo obejrzymy. I to jest filodendron Jose Buono variegata. Też ma bardzo ładne, wybarwione liście. Tutaj jest widocznie z sadzonki spędowej, nie z wierzchołkowej. I tutaj możemy za chwilę zaobserwować, że sekundkę. Tutaj możemy zaobserwować, że roślina, tak jakby, zobaczcie, no nie wiem, no, może nie przymierała, ale po prostu jakby była, jakby zmieniła po prostu stanowisko, albo może i nawet była wyciągnięta, wiecie, z jakiegoś tam sztucznego foliaka i była wprowadzona po prostu w takie normalne życie pokojowe. Zmieniła tutaj na objętości właśnie tego pędu, ale widać, że ona się wzięła do roboty i tutaj zaczęło się znowu dziać. Stało się to grubsze. No i listki, mam nadzieję, że będą też troszeczkę większe niedługo. 50 euro mnie ten filodendron kosztował. Jest bardzo ładny. Napiszcie mi w komentarzu, czy macie takiego filodendrona i jak go pielęgnujecie. To wybarwienie na pewno też zależy od jasności pomieszczenia i od może ciepła nawet, ale jak on takie liście będzie piękne tworzył za jakiś czas, to naprawdę super. Bardzo ładny. Też damy mu palik. Ty się, kolego, tutaj może zmieścisz z boku. No i słuchajcie, dwa importy. Jak tego filodendrona otworzyłem z paczki, wczoraj z kartonu, to mnie tak zachwycił, bo zobaczcie, on ma tak piękną łodygę. Ta czerwień, taka malinowa, może nawet buraczana, taka jasna, bardzo, bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. I zobaczcie te takie cudowne liście, takie pterodaktylowe, naprawdę. W dodatku tutaj ma jeszcze takie fajne owłosienie na tych łodygach. I czerwony, zielony i na koniec czerwony. To jest Equagenary Germany. Ja na razie nie chciałem po prostu nic zamawiać z Equagenary, wiecie, z Ekwadoru. Nożyczki w sobie nie wziąłem. Nożyczków zapomniałem wziąć. Mam nożyce. Po pierwsze, te rośliny już są w jakiś sposób tutaj zaaklimatyzowane. A po drugie, to nie trzeba na niego też nie wiadomo jak długo czekać. Wysyłka jest też krótka. On oczywiście był też wysyłany z Ekwadoru, ale to na pewno nie będzie tak długo trwało tutaj w Niemczech. Oni wysłali chyba we wtorek, czy w środę i w czwartek już był. Rano wszystko przyszło i to jest filodendron. Pseudoverocosum CF. No bardzo ładny, naprawdę. Tutaj już wychodzi kolejny listek. Zaraz go tutaj fajnie wsadzimy. Mam tutaj wszystko przygotowane. Palik. I
i będzie miał dobrze. Zrobimy mu dobrze. Na razie nie mam żadnych roślin zamówionych. Na nic nie oczekuję. To tak może tutaj lekko poruszam, tylko wiecie. I całą bulwą tutaj zasadzę. Troszeczkę może niżej, żeby on tak stał bardziej stabilny i w tej nowej doniczce. Tutaj damy palik i niech się pnie kolega. Bardzo ładny, naprawdę. Nie spodziewałem się, że on takie ma czerwone właśnie końcówki i początki pędów. Bardzo ładnie wygląda. Z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że filodendrony z takimi mięsistymi liśćmi jakoś dla nich jakoś one mnie tak nie interesują właśnie jak takie cudaki. O, ja na chwilę znikam i mamy tutaj palik. Wszystko jest pod ręką dzisiaj, jak na razie, oprócz nożyczek. O, ja tutaj to oczywiście przywiążę i niech on sobie pięknie rośnie. Tak krzywaśno jakoś to stoi, no. Bo długie mają te końcówy, te pale. Bardzo ładne. No jak się zacznie tutaj rozrastać i w ogóle będziemy dobrze szło, to będziemy mieli, słuchajcie, sadzonki do mystery boxu. Bo jak te rośliny przecież urosną, to ja muszę coś też z nimi robić. No i kolejna roślina. Tego filodendrona, słuchajcie, już mam i zapomniałem, że go mam. I to jest filodendron Esmeraldense. Zaraz wam przeczytam. No i na stronie pisze, że ten filodendron w naturze uzyskuje bardzo długie liście. Bardzo długie liście. No i myślałem, że... bo na zdjęciu było... W sumie roślina wyglądała troszeczkę inaczej. Były tylko dwa liście pokazane. Ja myślałem, że to przyjdzie taka, wiecie, mała sadzonka z dwoma, może trzema listkami, a nie taka tutaj miotła w sumie. Chociaż filodendron jest bardzo ładny. Słuchajcie, to jest... A, to jest filodendron Charonie. No i myślałem, że będzie takie coś może, wiecie? A to patrzcie, to jest taka sprawa, że on już tutaj jest raz zawinięty. Jak ja to wszystko rozwinę, to mi on dojdzie do góry, do palika. Na pewno. I zbytnio to ładnie nie wygląda, patrzcie. Widzicie, jak on jest tutaj powyginany, nawet go nie mogę do końca rozszczepić, żeby go wyprostować. Ale nawet jak go rozszczepię, to co mam z tym nawet zrobić? Dobra, rozszczepiamy. Rozszczepimy go. Szkoda właśnie, że taki jest powyciągany. Zobaczcie. I co ja dam to na palik i co mam z tego zrobić. Dlatego tak jak on tutaj jest, tak go zostawimy. Tu go ładnie przyczepię do palika i niech się dalej prowadzi do góry. Dobrze, mieszana gotowa. Tutaj też tylko lekko rozluźnię.
żeby te korzenie się trochę takie były, wiecie, podatniejsze chyba nawet na rozrastanie się. Ale naprawdę to są super, super mieszanki z tego Bench Jungle. Bo pamiętam, że na początku zamawiałem to w mieszance, to filodendronów nie było w ogóle sphagnum, a teraz sphagnum jest. I sphagnum, wiecie, namaczając się, trzyma troszeczkę dłużej tą wilgoć w tej roślinie, w tej doniczce. Nie jest mokro, ale jest wilgotno, a rośliny, mi się wydaje, że z tropików, takie właśnie jak filodendrony, one lubią takie wilgotność, ale nie mokrość. O, wtedy zaczynają gnić. Jeszcze tutaj może ze dwie garstki tego cuda wokoło i będziemy mieli. Dobra, ja skoczę tylko na chwilę po tą zieloną taśmę. Mamy zieloną taśmę. Trochę tak dziwnie, nie? No ale co zrobić? Potnę go i będę potem znowu czekał na nowe sadzonki. A nie chcę tutaj niczego, wiecie, rozmnażać za dużo, bo po co mi to wszystko? Wystarczy mi po jednym takim okazałym egzemplarzu. Dobra, tutaj to może jeszcze lekko rozkręcimy. Tutaj jest stożek wzrostu. Tam może jeszcze go przypnę lekko. On się na pewno nie łapnie tego tutaj palika, ale będzie stabilny i może pójdzie fajnie nam do góry. Prosto jest w ogóle? Musi być prosto. Dobrze. Szkoda, że taki jest właśnie powyginany, nie? Co myślicie? Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Ładna roślina jest, ale tak dziwnie właśnie. Szkoda, że nie dali takiej po prostu małej sadzonki z dwoma, trzema listkami, żeby to od góry pędzić, prowadzić, a nie takie tutaj, taki kogiel-mogiel. No i czas na ostatnią roślinę. To był taki też spontan, bo przeglądając oczywiście eBaya, Kleinanzeige, spotkałem właśnie tą roślinę. I zobaczcie, kupiłem oto tą piękną choję makrofylę. Tutaj niestety przy rozpykowywaniu zobaczyłem, że jest uszkodzony, że są pędy uszkodzone, no ale to ona się powinna szybko, słuchajcie, przyzwyczaić do nowych warunków i tutaj bokami coś popuszcza. Ma bardzo ładne wybarwienie, chociaż tych czerwonych obrzeżeń brak. No ja nie wiem, tutaj jest w ogóle całe chyba jest obłamane i będę musiał to może najlepiej zawinąć tutaj. Myślałem, żeby może w tą doniczkę wiszącą od Amazona, z Amazona wsadzić, w tą, z którą miałem taki właśnie problem ostatnio. I właśnie nie wiem, czy to przesadzi tą choję, czy nie. Tutaj jest takie właśnie zgięcie i mam nadzieję, że teraz to zakręcenie. No nie pozwoli roślinie tutaj obmarnąć. €50 plus koszt wysyłki
i pani za 10 minut już mi wysłała numer nadania, szybko przyszło, sprawnie. Co myślicie, damy do tej doniczki z Amazona, czy tak zostawić to jak jest? Napiszcie w komentarzach i zobaczymy, do czego mnie tutaj skusicie. Monstera Aurea wypuściła ten piękny listek. Zobaczcie, jak on piękny będzie, z jasnym wybarwieniem. Bardzo ładny. Naprawdę. To jest pierwsza rzecz. No i nasz tutaj Philodendron Felix wreszcie otworzył listka. I przy tej kuli właśnie z sphagnum postaram się go tutaj, tą kulę przemocować, żeby to potem obciąć, żeby on się w tej kuli fajnie ukorzenił. Bo też jest bardzo ładny filodendron, ale po prostu taki dzikus jest. Co myślicie? No i na koniec pokazuję wam liścia tego właśnie Anthurium luxuriant. Zobaczcie, co za byk urósł. No, normalnie szok. No i chyba się w słoiku tutaj papirusowi podoba, bo tu jest jeden liść i patrzcie, tam wychodzą dwa następne. No, to super sprawa. No i mam problem tutaj z tą discoreą. Discorea jakaś tam. Nie wiem, czy dodać to do nowej doniczki i czy puścić to po ścianie, czy puścić to po jakimś półce, czy po jakimś drucie, czy na razie daję tutaj dłuższy palik, żeby się po prostu przymocowała jeszcze, ale poradźcie, co mam z tym najlepiej zrobić. Jakbyście chcieli tą Discoreę widzieć. Ja dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam was bardzo mocno i widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.